zaczynać. Witam wszystkich, ja nazywam się Marek Kościelem, jestem członkiem zarządu Instytutu Misesa, także pracuję na, jak na niektórych tu wiedzą, na Uniwersytecie Wrocławskim. I tutaj będę miał przyjemność ten wykład o podstawach teorii pieniądza wygłosić. Na początku chciałbym się spytać, czy zastanawiali się Państwo, dlaczego Neandertalczycy wyginęli? Nie mieli pieniędzy. Czy mają Państwo jakieś pomysły? Skoro żyjemy, to chyba nie wyginęli. Dlaczego Homo sapiens wygrał konkurencję z Neandertalczykami? Oczywiście tutaj jest wiele hipotez, ale ostatnio natrafiłem na taką hipotezę, według której Homo sapiens mieliśmy bardziej rozwinięty podział klasy i większą taką skłonność do współpracy, do wymian właśnie, tak? Są różne towary, na przykład muszle zostały znajdowane daleko od morza, tak? Co sugeruje, że Homo sapiens dokonywał różnych wymian. Natomiast Neandertalczycy w mniejszym stopniu tych wymian dokonywali, podział pracy był mniej zaawansowany i niektórzy ostatnio badacze właśnie sugerują, że to mogło się przyczynić do takiej naszego zwycięstwa ewolucyjnego Homo sapiens. Tak? Więc mamy wymianę jako coś bardzo ważnego, tak, co pozwala niektórym tłumaczyć tutaj, dlaczego jesteśmy. Tak? I zastanówmy się teraz nad tą wymianą. Mamy dwie formy wymiany. Ta pierwsza to jest wymiana taka najbardziej intuicyjna, wymiana towar za towar, czyli tak zwane barter. No i to się wydaje dosyć intuicyjne, ale właśnie wiążą się z tym pewne problemy. Tak? Jak Państwu się wydaje, jakie są problemy związane z wymianami towar za towar? Czyli każdy z tych towarów jest równej wartości, to jest problem. To znaczy trudno jest oszacować, tak? Te ceny, tak? Czy wartość tych dóbr? Tak? Czy dobrze Pan to zrozumiał? No tak, wartość. Też podzielność tych dóbr może być trudniała. Okej. Okay. To nasze dobro nie będzie powszechnie akceptowane. Czyli problem z akceptowalnością, tak? Że problem jest podziałem, że coś może być warte, nie wiem, załóżmy pół krowy, a my nie możemy wiedzieć, czy wyszedł pół krowy, bo tracimy to dobro. No tak, krowa przy podziale może tracić na użyteczności, tak? Więc mamy, tak jak Państwo zauważyli, problem z podzielnością, tak, z akceptacją, tutaj właśnie problemy z cenami, tak? Jeżeli mamy pieniądz, to mamy wszystkie ceny i powiedzmy mamy 20 towarów, tak, to mamy 20 cen. Natomiast mamy 20 towarów przy wymianie barterowej, to tych cen się już robi bodajże 190, tak? Aby każdy towar miał cenę w każdym pozostałym towarze. Więc kalkulacja ekonomiczna tutaj w takim systemie robi się bardzo trudna i złożona. No i jest jeszcze jeden, ten pewnie taki podstawowy problem, czyli problem podwójnej zbieżności potrzeb, tak? Że tutaj nie tylko jest ta krowa może być trudno podzielna, ale ja muszę potrzebować krowę, a powiedzmy mam nadwyżkowe buty, to muszę znaleźć osobę o dokładnie przeciwstawnych potrzebach, tak? Czyli osobę, która ma akurat nadwyżkową, wolną krowę i potrzebuje butów. Więc ze względu na te problemy wymiana taka bezpośrednia długo nie funkcjonowała i bardzo szybko wykształciła się wymiana pośrednia, tak? Czyli przy użyciu środka wymiany, czyli takiego dobra, który nie jest używany tylko do produkcji czy do konsumpcji, ale także ma służyć właśnie ułatwianiu dokonywania wymian. Tak? Czyli mamy wymianę pośrednią, gdzie wymieniamy dane dobro na ten środek wymiany i dopiero później na potrzebne nam dobro. Tak? I czy kojarzą Państwo właśnie, jakie historycznie dobra pełniły funkcję takiego środka wymiany? Pszenica, karty do gry, szelki, kałuń, sól. Muszelki. Okej. Okay. Złoto, srebro. Papierosy. Papierosy. Więzień akurat. No i właśnie, bo widzimy tutaj pełen przekrój dóbr, tak? Mamy metale szlachetne, mamy pszenicę,
mamy sól, czyli mamy żywność, tak, mamy tytoń. Czy jest coś według Państwa, co łączy te dobra? Psują się łatwo, stosunkowo. Mhm. Sól? A sól? Czy raczej się właśnie nie psują? Sól nie. Papierosy i sól raczej się nie psują. Aha, to znaczy tytoń wietrzeje trochę, tak? Pewnie no, właśnie. No, się nie no, no właśnie. No w każdym razie są podzielne bardzo, tak? No właśnie, jakie cechy powinien mieć środek wymiany, tak? Dość łatwo podzielny, bo tak naprawdę też jedna jednostka, jeden papieros ma stosunkowo niską wartość, czyli można powiedzieć, że dość mocno, paczka papierosów jest dość mocno podzielna. Okej, okay, czyli... Mimo, że jednego papierosa nie da się przeciąć już na pół, czy też mm-hmm. mamy czyli... Dobro, środek wymiany powinien być łatwo podzielny, na pewno, tak? Tutaj takie dobra, jak bydło, choć bydło było stosowane jako pieniądz, stąd też w ogóle nazwa pieniądz, tak? Ale nie utrzymało się jednak w tym długim terminie, tak? Czy na przykład to może nam tłumaczyć, dlaczego diamenty nie są pieniądze, tak? Bo przy podziale no, znacznie tracą też, no. No mimo, że są wartościowe bardzo, tak? Okej, okay, mamy podzielność, czy coś jeszcze? Muszą być idealnie homogeniczne. Mhm. Czyli każda jednostka powinna być taka sama, tak? Czyli tu znowu, diamenty no nie są najlepszym pieniądzem prawdopodobnie, tak? Powszechnie akceptowane. Okej, okay. aby dobro stało się pieniądzem, okej. Okay. Bo tu na razie, to znaczy tu na razie mówimy o środkach wymiany, tak? Okej. Okay. Łatwo transportowane. Okej, okay, czyli łatwość w transporcie czy poręczność, tak? Pewnie fortepiany byłyby słabym pieniądzem, tak? Zdolność sensoryzacji, czyli przygotowanie są też w czasie. Mhm. Okay. Jeszcze taka pewna jednolitość, mimo to, że na przykład pszenica może być różnej jakości, różnej klasy, jedna może być bardziej... może mieć lepszą jakość, natomiast inna może mieć... To już padło. Słusznie, tak. No tutaj to pewnie można podłączyć pod jednorodność, homogeniczność. Mhm. Pieniądz powinien mieć wartość obrachunkową. Mhm. Dać możliwość właśnie obliczeniom ekonomicznym, tak? Także pszenica teoretycznie też spełniała tą funkcję, ale bardziej chodzi o to, że ona jest... zbyt rozpowszechniona, żeby pełniła dobrą funkcję transakcji. Mm-hmm. Transakcja na większą skalę. Okej, okay, czyli też pewna rzadkość, tak? Pewna rzadkość też tutaj ekonomiści mówią o wysokiej wartości na jednostkę wagową, tak? No bo to też jakby sprzyja tej łatwości. Może też względnie stabilna wartość. Coś złego powiedziałem. Jest stabilna wartość tego dobra, tak? No bo jeżeli dane dobro nawet spełniałoby te wszystkie warunki, które wymieniliśmy, ale jego wartość skakałaby z miesiąca na miesiąc, no to kalkulacja jest niemożliwa w takich warunkach. Tak? Okej, okay, czyli niewielka zmienność cenowa, no, to pan mówi, tak? Okej, okay, to... Względnie, tak? Bo też ekonomiści, jak mówią, trwałość, powiedzmy, czy stabilność, też mają na myśli taką wewnętrzną stabilność, w sensie pewnie żywność na ogół nie jest, może z wyjątkiem soli właśnie, zbyt dobrym kandydatem, no bo szybko się psuje, tak? Okej, okay, no więc mamy te cechy, tak? No i okazało się, że na przestrzeni dziejów metale szlachetne wygrały tę konkurencję i zostały tymi najbardziej powszechnymi środkami wymiany, tak? No właśnie ze względu na te cechy, no złoto jest trwałe, praktycznie niezniszczalne w normalnych warunkach, jest homogeniczne, ma wysoką wartość na jednostkę wagową, jak to się przetopi na monety, to jest dosyć tuporęczne, tak? Ze względu na te cechy właśnie niektóre te środki wymiany stały się pieniądzem, tak? Właśnie też zastanówmy się, co odróżnia środek wymiany od pieniądza, tak? Bo tu widzieliśmy, że różne dobra funkcjonowały jako środki wymiany, ale nie wszystkie były pieniądzem, tak? Chyba ta powszechna akceptowalność właśnie, bo to będzie coś, co jest tylko jakimś środkiem wymiany, staje się pieniądzem. Mhm.
Okej, okay. No pojawia się problem, co oznacza ta powszechna akceptowalność, tak? Kiedy jest ten moment, kiedy mówimy, że coś jest już powszechnie akceptowalne? Tutaj takim ostatnim przykładem jest Bitcoin, tak? Czy prawdopodobnie się zgodzimy, że jest środkiem wymiany, ale jeszcze nie wiadomo, czy jest już pieniądzem. Jak Państwu się wydaje? Czy możemy już mówić, że jest to powszechnie akceptowalny środek wymiany? Nie, bo nie wszędzie możemy zapłacić Bitcoinem. Pytanie, czy dzisiaj złoto jest powszechnym środkiem wymiany? Złoto dzisiaj jest pieniądzem, tak? Okej. Może też co do tego dobra właśnie tego środka wymiany, żeby był pieniądzem, tak naprawdę jego zastosowanie musi być przede wszystkim służyć do rozliczeń, tak? No bo z tego powodu na przykład właśnie sól nie byłaby idealna, dlatego że można też jej używać tak naprawdę do czego innego, a złoto tak naprawdę nie miało tak powszechnych zastosowań. No, możemy z niego zrobić biżuterię, no, ale tak naprawdę nie każdy będzie tą biżuterię ze złota chciał zrobić. A soli w zasadzie każdy może użyć tak do prawienia posiłku. Tak. Czyli tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem, tak argument jest taki, że podstawowym celem danego dobra musiałoby być rozliczenia, a nie jakaś jego inne zastosowania. Tak? No obecnie na przykład złoto ma zastosowania w technologii, tak. Przemyśle danym. Ale czy to nie byłaby zaleta takiego dobra, że ma jeszcze zastosowania niemonetarne? Znaczy tak, myślę, że to byłoby zaleta, ale żeby te zastosowania nie były podstawowe, tak? Czyli że oprócz tego może to posłużyć do tego, ale głównym zastosowaniem jednak byłyby rozliczenia mimo wszystko. Okej. No więc właśnie to jest taka kwestia empiryczna, tak? Tak naprawdę, kiedy środek wymiany staje się tym powszechnym. Właśnie tutaj się nie zgodzi do końca. To jest według mnie bardziej subiektywna kwestia, czy coś jest akceptowane powszechnie, czy nie. Bo na przykład Bitcoina i pewnego na przykład to polskie złotówek, to polskie złotówki są de facto akceptowane tylko w Polsce, no i ewentualnie na jakichś giełdach walutowych na Forexie. A poza tym w jakimkolwiek innym kraju ciężko jest z akceptowalnością złotówki. A podobnie z Bitcoinem. Jego z kolei akceptowalność nie jest tak skondensowana na jakimś jednym tym obszarze geograficznym, ale jest raczej rozproszona na wielu różnych miejscach globu. Więc z tego punktu widzenia ta akceptowalność jest raczej taka dosyć płynna i subiektywna pod tym względem. Okej, czyli Pan argumentował, że jest pieniądzem na rynku internetowym. Pod względem akceptowalności, bo pod względem wielkiego to jest dyskusyjne. Okej. No na pewno tutaj te pieniądze obecne na narodowe waluty są akceptowalne na terenie danego kraju, tak? Ale na ogół, no jak pójdziemy do kantoru, możemy je dosyć łatwo wymienić relatywnie na inne. To może jakby to uściślić, że musi być akceptowalne w tym środowisku, o którym dyskutujemy. Na przykład Golden Złoty Warcraft jest powszechnie akceptowalny, no to można go nawet wymienić na inne waluty. Czyli w tym środowisku można go podciągnąć. Tak? Okay. No tak, to też dobry przykład, tak? No więc tu są pewne nieścisłości takie empiryczne, ale no na szczęście tak naprawdę z teoretycznego punktu widzenia, czy dane dobre jest środkiem wymiany, czy pieniądzem, to nie robi nam aż takiej dużej różnicy. Tak? A zastanówmy się jeszcze, bo tu Państwo mówili, najpierw padały cechy, tak? Ale też padały funkcje pieniądza, tak? Jakie funkcje nam powinni pełnić pieniądz. Tak, bo jak widzieliśmy, różne dobra funkcjonowały jako środek wymiany, jako pieniądze, więc to nie ta fizyczna forma określa, co jest pieniądzem, ale pieniądz jest definiowany właściwie poprzez funkcje, jakie pełni. Tak? Więc zastanówmy się, jakie to są te funkcje. Dezorganizacja. Czyli wartość, wyrażamy jakby wartość różnych produktów, dóbr, pieniądzów. Aha, no tutaj przed chwilą był wykład Mateusza, to pewnie mógłby się oburzyć na to sformułowanie miennik wartości, bo zdaje się wykład był, że wartość jest subiektywna. Ale tak, no ma Pan rację, że wyrażamy cenę w pieniądzu, tak? Czyli jest taką jednostką rozrachunkową, powiedzmy, tak? Okej, okay, i tak, czyli środek przechowywania wartości, możemy gromadzić oszczędności, tak? W pieniądzu. Czy coś jeszcze? No i oczywiście, no tak jak powiedzieliśmy, powszechny środek wymiany, tak? I tutaj prawdopodobnie, no to jest ta najważniejsza funkcja.
a te poprzednie, te pozostałe dwie są pochodną funkcją. W tym sensie, że przechowujemy tutaj bogactwo nasze, czy oszczędzamy w danym pieniądzu, no bo zakładamy, że będziemy mogli ten pieniądz, te oszczędności wymienić na coś innego w przyszłości, tak? I tak samo możemy wyrażać ceny w pieniądzu, ponieważ no, ten pieniądz jest środkiem wymiany. Okej, okay, a zastanówmy się, w jaki sposób powstał ten pieniądz, tak? Bo tak, takie było, tu na początku powiedziałem, że mieliśmy wymianę bezpośrednią, a później w jaki sposób od razu w magiczny sposób mieliśmy wymianę pośrednią, tak? Ale właściwie jak to się stało, że ludzie zaczęli używać pieniądza? Czy mają Państwo tutaj jakieś hipotezy na ten temat? Pragmatyzm po prostu. Mhm. Ewolucyjnie można powiedzieć w ten sposób. Okay. Z tego, że za każdym razem trzeba było szukać osoby, która zaakceptowała nasz produkt, co było dość skomplikowane, no ludzie poszukiwali tych najbardziej akceptowanych powszechnie przez wszystkich rzeczy i w końcu zauważyli, że te rzeczy, które można najszybciej w najmniejszej ilości krokach wymienić na dobra finalne, no to te są najlepszym kandydatem na pieniądz. Okay. Tutaj panowie sformułowali, czy opisali tę spontaniczną teorię powstania pieniądza, tak? Ale pierwotny pomysł był taki, że pieniądz jest wytworem państwa, tak? Że rząd czy państwo dekretem ustanowiło, zadekretowało istnienie, funkcjonowanie pieniądza, tak? Czyli jak gdyby rząd swojej genialności, błyskotliwości stworzył, wynalazł pieniądz. Przeciwko temu pomysłowi właśnie wystąpił Karl Menger, założyciel szkoły austriackiej, i powiedział, że nie potrzebujemy takiego wytłumaczenia, że powstanie pieniądza możemy wytłumaczyć poprzez odwołanie się do spontanicznych działań jednostek, tak? Czyli że ekonomizujące jednostki będą wymieniały swoje dobra na bardziej zbywalne dobra. Tak? Zauważył, jak gdyby punktem wyjścia była obserwacja, że różne dobra mają różny stopień zbywalności. Tak? Powiedzmy, że zbroja średniowieczna może być mało zbywalna, natomiast sól jest raczej bardziej zbywalna. Tak? Więc taki tutaj rzemieślnik może wymienić zbroję na sól, nawet jeżeli nie potrzebuje soli, bo przypuszcza, wie, zakłada, że ten sól będzie mógł wymienić na coś innego w przyszłości. Tak? No i tutaj stopniowo, jeżeli coraz więcej osób dostrzegało korzyści płynące z posiadania soli, tak? No to też oczywiście stawała się coraz bardziej zbywalna i taki pieniądz stawał się środkiem wymiany. Tak? Na drodze takiej ewolucyjnej. Tak? Więc tutaj to jest obecnie właściwie powszechnie obowiązująca w teorii ekonomii teoria genezy pieniądza, tak? Że pieniądz wykształcił się spontanicznie jako najbardziej zbywalne dobro. I tutaj te rozważania Mengera kontynuował później Ludwig von Mises, formułując tak zwany teoremat regresji. Czy Państwo słyszeli może o takim pojęciu? Tak? Jaki jest problem? Czy o co tu chodzi? Mises argumentował, że jakieś dobro musi mieć niemonetarne zastosowanie, aby zostać pieniądzem. Tak? Czyli w skrócie mówiąc, musi być jakiś towar po prostu. Tak? Czyli że pieniądzem może stać się tylko towar. Tak? Dlaczego? Tutaj argument był taki, że pieniądza potrzebujemy ze względu na jego siłę nabywczą. Tak? Potrzebujemy ze względu na to, co możemy za ten pieniądz nabyć. Czyli zgłaszamy popyt na pieniądz ze względu na siłę nabywczą pieniądza. Z kolei siła nabywcza pieniądza jest determinowana przez pieniądz. Tak? Więc trochę kręcimy się w kółko. Więc Mises argumentował, że dzisiejsza siła nabywcza, czy tak, jest dzisiejszy popyt na pieniądz
jest determinowany przez wczorajszą siłę nabywczą, tak? I wczorajszy popyt na pieniądz przed wczorajszą siłę nabywczą, tak? No tu z kolei jest problem taki, że cofamy się tutaj wstecz, tak? Jednak to nie jest ad infinitum, tylko w pewnym momencie właśnie natrafiamy na moment, kiedy ten pieniądz, ten środek wymiany był towarem, tak? Miał wartość wymienną tutaj. Był wymieniany tak nieco jak był towarem, tak? Był wymieniany tutaj i dzięki temu możemy oszacować jego siłę nabywczą, tak? Może taki przykład, tak? Powiedzmy, że dana osoba, jakiś młody chłopak, powiedzmy 18 lat, zapada w śpiączkę na 80 lat, tak? I budzi się i lekarz mówi, no witamy, ma pan fajny zegarek, ja bym go kupił za 100 zł, tak? I czy ta osoba byłaby skłonna sprzedać taki zegarek? Tak, po 80 lat temu 100 zł. Raczej nie, raczej skłonna. To znaczy prawdopodobnie no, zanim ta osoba podjęłaby decyzję o transakcji, chciałaby się zorientować, jaka jest siła nabywcza tych 100 zł, tak? Co można dzisiaj za te 100 zł kupić, tak? No i trochę podobnie można ten przykład odnieść właśnie do tego problemu o rematów regresji, tak? Że tutaj jakby korzyścią z pieniądza jest jego siła nabywcza. Więc aby dobro było zaakceptowane, tak, jako ten środek wymiany, jako pieniądz, musi mieć już jakąś wartość wymienną ustaloną w barterze, tak? Czyli musi być jakaś wiedza o wcześniejszej wartości wymiennej, tak? Więc na tym, tak, więc tutaj jest argument taki, że pieniądz jakby musiał wykształcić się jako towar, tak? I tu podobnie Bitcoin jest ciekawym przykładem, tak? Bo tu są kontrowersje, czy ten element regresji można aplikować do Bitcoina. Tak? Bo tutaj Bitcoin, czy on jest towarem, czy nie jest towarem, tak? Nie jest łatwo znaleźć taką wartość niemonetarną. A jeśli nie jest towarem, to jak to się stało, że wykształcił się jako środek wymiany? Czy to zaprzecza elementowi regresji? Tak? To rozszerzyć się na usługi, a nie tylko towar. Słucham? Rozszerzyć na usługę, teoremat regresji, a nie tylko na towar jako źródło wartości pieniądza. Okej. Okay. Że Bitcoin oferuje pewne specyficzne, konkretne usługi. No, tak jak mowa szybkość transakcji i tak dalej. Okej. No, to jest jakiś pomysł, to jest ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że właśnie... Wydaje mi się, że to jest jedyne wyjście. Okej. Okay. Tak? Tam pan chciał coś? Nie. Okej. Okay. No mam nadzieję, że tutaj będzie dzisiaj jeszcze seminarium na temat Bitcoina, to mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, tak? Właśnie czy możemy tę teorię zastosować do Bitcoina, czy Bitcoin ją spełnia, czy też nie. Tak? I tutaj co z tego wynika. Okej. Okay. Mamy jeszcze tutaj, więc widzimy, jakie są Mises argumentował tak, że pieniądz musi wykształcić się jako towar i rzeczywiście pierwotnie tak było, tak, ale obecnie wiemy, że pieniądze nie są towarami, tak? Czyli mamy, no kiedyś był pieniądz towarowy, gdzie środkiem wymiany, gdzie dane dobro miało też zastosowania niemonetarne, tak? No obecnie, jak wiemy, mamy pieniądz, tak zwany pieniądz pusty, pieniądz fiat, tak? Czyli jest to dobro, które nie jest, jest środkiem wymiany, ale nie jest wymieniane, nie jest używane tutaj w konsumpcji czy w produkcji. Tak? Jak Państwu się wydaje, dlaczego, skoro pieniądz powinien być towarem, czy się wykształcił jako towar, obecnie mamy te pieniądze fiat, tak? Pieniądze puste. Czy to też nie zaprzecza temu, co pisał Mises? No nie, bo wartość dzisiejszego pieniądza wynika z przeszłej wymienialności na złoto, które miał, tak? Żaden fiat od samego początku nie był fiatem. Mm-hmm. One się odrywały od
złota od towaru. Nie, niektóre były, prawda? Nie było wymieniane złota. Elo nie, ale elo było wymieniane na walutę. Więc można prześledzić jakieś takie powiązanie, tak? Czyli widzimy, że tutaj jak gdyby ta teoria, ona się odnosi do tego, jak powstał pieniądz. Natomiast to, co się później dzieje, tak, tego powiązania, to powiązanie nie musi dalej funkcjonować, tak? A jakby tutaj też zastosować taki problemat regresji w stosunku do usług, które oferują waluty fiat w odniesieniu do usług monopolisty, czyli na przykład opłacania podatków. Podatków. I stąd się bierze ich wartość. Aha. Okej. Okay. Co Państwu się wydaje na ten temat? Że raczej nie. Bo to jest tylko jedna funkcja, taka bardzo mało znacząca, opłacanie podatków. Wtedy za PRL-u, to znaczy dla osób, które nie lubią specjalnie więzień, jest to dosyć znaczące. Jest to wręcz podstawowa funkcja waluty państwowej, na tego, który do tego służy. Tutaj na przykład można podać Zimbabwe, gdzie tak naprawdę płaci się dolarami w powszechnych rozliczeniach, natomiast waluta lokalna funkcjonuje tylko po to, żeby zapłacić im podatki. Tak naprawdę. I stąd się bierze jej wartość. Ona nie miałaby żadnej wartości, gdyby do tego nie służyła, albo nie służy do rozliczeń. Nie ma żadnej innej funkcji. Okay. Czyli się z drugiej strony za PRL-u były oficjalne złotówki i służyły do płacenia podatków, ale wszelkie ceny wszyscy operowali towarem. Więc fakt, że można płacić podatki, sprawi, że to jest... Okay. Czyli może wygenerować pewien popyt na ten pieniądz, tak? Ale nie jest w stanie... nie jest tym najważniejszym czynnikiem, tak? No właśnie, a zastanówmy się może, bo omówiliśmy cechy pieniądza, tak, funkcje pieniądza, tutaj genezę powstania. I jeszcze tutaj mamy trochę czasu, chciałem zastanowić się, porozmawiać z Państwem na temat rynku pieniądza, tak? I właśnie ceny pieniądza, siły nabywczej, bo tutaj mówiliśmy o sile nabywczej, tak? Czym właściwie ta siła nabywcza jest według Państwa i co na nią wpływa? Tak? Ilość towarów, które możemy zakupić w gospodarce realnej, to pomocą jednej jednostki danego pieniędzy. Czyli to jest wieloma definicjami się już. Też można określić, że jakby na to nie patrzeć, wszystko na świecie jesteśmy sobie w stanie zrobić sami. Tylko wystarczy dużo czasu i na dodatkowe kupujemy czas, tak? W związku z czym poniekąd siłą nabywczą jest to, ile czasu możemy ludzkiego kupić, tak? Okej, czyli jest to pewien wachlarz dóbr i usług, tak? Tu by Pan włączył jeszcze czas do tego wachlarza, które możemy kupić za dany pieniądz, tak? Czyli no widzimy, że są pewne podobieństwa do innych dóbr i usług. Tak, no bo pieniądz możemy powiedzieć, że też ma pewną cenę, tak? Tylko no ponieważ ceny są wyrażone w pieniądzu, to ceną pieniądza nie jest cena pieniężna, tylko jest ta siła nabywcza, tak? Czyli ten wachlarz dóbr i usług, które możemy kupić za pieniądz. Tak? Czyli to może być tak jedna druga butelki wody, tak? To może być jedna milionowa mieszkania, tak? Cały taki wachlarz, no mówię tutaj teraz o sile nabywczej 1 złotego, tak? Czyli można powiedzieć o tym, tak? Więc to jest siła nabywcza i zastanówmy się, co wpływa na siłę nabywczą pieniądza. Przede wszystkim podaż pieniądza. Podaż pieniądza i podaż tych dóbr, na które można je wymienić. Okej. Czyli podaż pieniądza, tak? Oczywiście konsekwencji popyt na pieniądz. Okej. Okay. Opodatkowanie, częściowo też opodatkowanie. A co ma Pan na myśli, mówiąc opodatkowanie? Szczególnie... Może... I też na przykład koszty wytworzenia, ale w przypadku na przykład podatków bezpośrednich ta cena
dobro usług przy wysokim opodatkowaniu aktualnie jest większa niż możemy nabyć. Mhm. Bo jeżeli jest to opodatkowanie dochodowe, jeżeli jest oczywiście wysokie opodatkowanie dochodowe, to nie możemy nabyć. Okej, okay. Czyli taki wpływ, że opodatkowanie może wpłynąć na ceny, tak? I poprzez to, tak? Albo na nasze dochody, tak? No, okej. Okay. Tak, no, tak jak tu Pan zauważył, tak, no, mamy podaż i popyt, tak? Jako ulubione dwa słowa ekonomisty, tak? Podaż, popyt. No i kto, jakby, w jaki sposób ta podaż pieniądza się zmienia na rynku? Czy tutaj kto, jakby, jak ona się zwiększa, zmniejsza i jak to wpływa na tę siłę nabywczą? Wcześniej to przez bank centralny, przez operację otwartego rynku, bank centralny wpływa na podaż pieniądza gospodarki. Przez to. Okej. Czyli banki komercyjne mają w tym dużo No tak, właściwie mają dominujący, tak? Tutaj ponad 90% jakby podaży pieniądza za to odpowiadają banki komercyjne, tak? Więc oczywiście tutaj na banki komercyjne wpływa w istotny sposób to, co robi bank centralny, tak? Czyli zmiany tutaj, za zmiany w podaży pieniądza będzie odpowiadać bank centralny oraz bank komercyjny, tak? No i tutaj o interwencjach i o bankowości będą jeszcze później dokładnie, tak? I w jaki sposób tutaj te zmiany w podaży pieniądza wpływają na siłę nabywczą? Zwiększać, też zmniejszać. Okej, okay, czyli jeśli zwiększa się podaż pieniądza, to jak to wpływa na siłę nabywczą? Wtedy będzie, przy zwiększonej podaży, to wtedy będzie spadać cena pieniądza. Okej. Okay. Tak, czyli no tutaj jest właśnie ważne to, że przy innych czynnikach niezmienionych, tak? I, czyli wzrost podaży pieniądza będzie prowadził do inflacji, tak? Bo właściwie kiedyś inflacja była definiowana w ten sposób, że był to wzrost podaży pieniądza, tak? No obecnie mówimy, że jest to inflacja monetarna, tak? No i ta inflacja monetarna prowadzi do inflacji cenowej, czyli do spadku siły nabywczej pieniądza, tak? Czyli siła nabywcza poziom cen rośnie, ceny rosną w gospodarce, ceny do tych usług, tak, rosną w gospodarce, więc siła nabywcza pieniądza spada, bo możemy mniej kupić do tych usług za tę samą kwotę. Tak, może bym się dopytał, ponieważ miałem tutaj do siostry zdjęcie z wykładowcą na studiach odnośnie tego, czym w zasadzie jest inflacja, to znaczy neokeynesiści twierdzą, że inflacja jest to po prostu wzrost cen. Co do tym idzie, gdy na przykład w Polsce mieliśmy rzekomo deflację, to wynika ze spadku cen paliw, które przełożyły się na to, że wszyscy, że ogólnie ceny spadały. To czy w rzeczywistości była to deflacja? Bo teraz jakby to zdefiniować, jak dla mnie inflacja jest to po prostu spadek właśnie siły nabywczej pieniądza, a wzrost cen jest tylko skutkiem, a nie samą inflacją. Z kolei keynesiści twierdzą, że właśnie wzrost cen jest tą samą w sobie inflacją. Jakby Pan zdefiniował inflację w takim razie? To znaczy ja bym na to spoglądał tak, że to, co, o czym Pan mówi, to są dwie strony tego samego modelu, tej samej monety, tak? Czyli, że no, ceny rosną, to siła nabywcza pieniądza spada, tak? Więc to dla mnie to jest no, to same jakoś ze sobą, tak? Ale no, ma Pan rację, że traktowanie inflacji jako zmian w ogólnym poziomie cen jest problematyczne i może prowadzić do różnych błędnych polityk, do błędnej polityki pieniężnej, tak? Jeśli, no bo w rzeczywistości to założenie przy innych czynnikach niezmienionych niekoniecznie działa, tak? Więc możemy mieć stabilny poziom cen, ponieważ działa jeszcze jakiś inny czynnik, na przykład wzrasta produktywność, tak? I rośnie podaż dóbr. Tutaj Pan wspominał o tym, że to też jest ważny czynnik, tak? Więc wtedy ta presja inflacyjna może się nie pojawić, tak? No i przynajmniej nie będzie widoczna tutaj w CPI czy w tych wskaźnikach ogólnego, tak? Tutaj wskaźnikach inflacyjnych. Natomiast mogą być wciąż jakieś zaburzenia monetarne. To może też jeszcze zapytam.
takim razie, czy jeżeli będziemy mieli taką monetarystyczną sytuację, czyli że zwiększamy podaż na pieniądz, podaż pieniądza, tak, w takim samym tempie, jak zwiększana jest podaż właśnie dóbr i usług różnych. W tym momencie poziom cen utrzymujemy na stabilnym poziomie, w związku z tym, czy mamy inflację, czy nie mamy inflację. Jak Państwo się wydaje? Jest inflacja? Zależy, co z tym pieniądzem się dzieje też. Jeśli na przykład zalega na rezerwach bankowych, nie są wydawane, to w ogóle nie wpływa. Mm-hmm. I ta produktywność potem obniża sobie. Okay, czyli no zależy, co się stanie z tym pieniądzem, tak? Dokąd przelazi. Tak? Okay. Tutaj jakby ta monetarystyczna teoria zakłada neutralność pieniądza i ignoruje na przykład efekty Cantillona. Okay. Jakby ta nie jest słuszny, tak? Ale sprawdził pan też tutaj wykładowcę, widzę. Kwestia jest tego, że tym punktem zero to nie jest stabilność cen, bo jeżeli mamy stałą, załóżmy, ilość pieniądza na rynku, a pieniądz służy do wygenerowania wartości dodanej w każdej transakcji, czyli z naturze gospodarka o stałym pieniądzu będzie gospodarką deflacyjną, bo będzie non-stop zwiększała się ilość dóbr i usług w gospodarce już niezmienionej. W związku z czym tym punktem zero to nie jest stabilność cen, tym punktem zero jest stała deflacja. Tak? Że jak to zdefiniuje, to monetaryści uważają, że stabilność cen jest punktem zero. No ale stabilność cen sprawia, że ta gospodarka nie działa. Tak, właśnie na ten problem zwracał uwagę też Hayek, tak? Z tym co pisał, że on bardzo krytykował ten pomysł stabilnego poziomu cen jako kryterium polityki pieniężnej, no bo w normalnych warunkach produktywność rośnie, więc trzeba będzie, aby zachować stabilny poziom cen, zwiększać podaż pieniądza, no ale to będzie prowadzić do wszystkich konsekwencji wynikających ze wzrostu podaży pieniądza. Więc, ale tak, no jest, są pewne, są dyskusje, czy wzrost podaży pieniądza, powiedzmy, to jest inflacja, czy na przykład wzrost podaży pieniądza ponad popyt na pieniądz, tak? Więc właśnie tutaj też przechodzimy płynnie do popytu na pieniądz, tak? Mamy podaż pieniądza i o tym też później będą wykłady i też będzie, zdaje się, wykład później o popycie na pieniądz chyba, tak? Czy o tego typu zagadnieniach. Co według Państwa determinuje popyt na pieniądz? Tak, pieniądz wyróżnia trzy motywy w popycie na pieniądz, między innymi motyw transakcyjny, spekulacyjny. Okej. Użyteczność generalnie, tak jak zawsze, no, popyt jest to użyteczność jakiegoś towaru. Pieniądz ma swoją użyteczność i wartość pieniądza determinuje no, po prostu no, użyteczność rzeczy, które finalnie możemy za ten pieniądz wymienić. Okej, okay. A ciekawa jest kwestia, czy działa tutaj to, bo mamy prawo malejącej tak użyteczności, natomiast każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy i więcej być może, tak? Czy popyt na pieniądz jest nieograniczony, w sensie nie, no, pojawia się pytanie. Jak mamy mało pieniądza, to gospodarujemy bardzo rozsądnie. Wraz z zwiększeniem ilości posiadanego pieniądza dochodzi do większych marnotrawstw, bo już kolejną jednostkę pieniądza teoretycznie cenimy, ale już nie tak bardzo jak ten pierwszy pieniądz. Tutaj można to podłożyć od razu do pracy, ponieważ nasze dochody wchodzą zazwyczaj przynajmniej z pracy. Można wygrać na loterię oczywiście, co też tak naprawdę zagranie do loterii też jest pracą. Ale powiedzmy, zazwyczaj pochodzi to z pracy, więc w tym momencie można to powiedzieć w ten sposób, że nie każdy będzie chętny, żeby powiedzmy pracować po 14 godzinę jeszcze, dnia albo 15 godzinę. W tym momencie już na tym poprzestanie, ponieważ następny dochód, który będzie uzyskał za następną godzinę pracy. Nie będzie dla niego tyle warty, ale na przykład czas wolny, też odpoczynek. A z kolei, bo o ile w normalnych dobrach, które nie są pieniądzem takim towarowym albo złotym, można wyszczególnić moment, kiedy koszty jego magazynowania przewyższają jakby korzyści z posiadania tylko w kolejnej jednostki, a z kolei jak mamy pieniądz w formie cyfrowej chociażby, to nie ma tych kosztów magazynowania i de facto tych zer możemy dopisywać nieskończoność. No i tutaj w tym wypadku, w mojej opinii, no faktycznie popyt na pieniądz może być nieskończony. Ale no właśnie, pojawia się taki problem, tak? Ale warto pewnie odróżniać, tak, ten popyt na pieniądz, czy na przechowywanie wartości, inaczej, przechowywanie naszych oszczędności, powiedzmy, w pieniądzu, tak, czy na nasze rezerwy gotówkowe, tak, od
popytu na, od naszego od potrzeby od bogactwa, tak? To także chcemy oczywiście mieć jak najwięcej, tak? I w tym pieniądzu tylko wyrażamy to bogactwo, tak? Natomiast to nie jest no, ważne tutaj z pokażem. W pewnym momencie już go chcemy zabrać, tak? Nie, mamy nieskończone potrzeby, więc tak. Stąd wynika nieskończona chęć powiększania bogactwa, ale to nie jest to same właśnie z popytem na pieniądz, tak? Bo możemy, no co możemy zrobić z naszym dochodem, tak? Możemy albo skonsumować, albo możemy zaoszczędzić, tak? Czyli odłożyć naszą konsumpcję w czasie, albo część dochodu możemy jakby trzymać na naszych saldach gotówkowych jako rezerwy gotówkowe, tak? Stąd tutaj ten popyt na pieniądz, tak? Czyli mamy popyt na pieniądz i on wynika, tutaj Keynes wyróżnia, tak, popyt transakcyjny, ten motyw transakcyjny, no, że potrzebujemy mieć, tak, mamy ileś tam pieniędzy w portfelach czy na koncie, no, aby móc sprawnie, efektywnie dokonywać transakcji. No i ten pieniądz, ten popyt taki rezerwowy, powiedzmy, tak, czy taki na tutaj na czarną godzinę, czy tutaj na jakieś nieprzewidziane okoliczności, tak, które nie są tym samym, co takie regularne transakcje, tak? Czyli mamy, no ważny tutaj jest wątek niepewności, tak? Wątek niepewności. Przy braku niepewności, tak, prawdopodobnie nie byłoby potrzeby posiadania pieniądza, tak? I rzeczywiście w tych modelach, tu chyba Mateusz coś wspominał o Walra, tak? W tych modelach równowagi ogólnej tam właściwie pieniądza nie ma, tak? Bo nie ma takiej potrzeby, tak? Okej. Okay. Więc tutaj więc mamy popyt na pieniądz, podaż na pieniądz, tak? No i właściwie już pomału kończąc, tak, chciałem zwrócić Państwa uwagę właśnie na rolę pieniądza, tak, w społeczeństwie. Tutaj już zwróciliśmy uwagę, że oczywiście to jest tylko hipoteza, tak, że Homo sapiens tutaj mógł jakby wygrać tę rywalizację dzięki lepszemu podziałowi pracy i wymianom, które mogą istnieć dzięki pieniądzowi, tak? Czyli pieniądz znacznie nam poszerza podział pracy, tak? Pozwala na większą specjalizację, tak? Bez pieniądza trudno byłoby sobie pewnie wyobrazić, aby jakiś wybitny fizyk, tak, a propos tutaj Hawkinga, mógłby się wymienić godzinę swojego wykładu na jakieś inne dobro, tak? W takiej gospodarce barterowej. Jak gdyby zakres obustronnie korzystnych wymian byłby znacznie ograniczony w gospodarce bez pieniądza, tak? Więc to jest ważna, podstawowa funkcja, jaką pełni pieniądz, tak? Więc to nie jest źródło wszelkiego zła, tylko wręcz fundament naszej cywilizacji, a być może nawet naszego gatunku, tak? No druga ważna kwestia to jest kalkulacja ekonomiczna, tak? Na ten temat też będzie cały wykład. Istnienie pieniądza, tak, pozwala wyrażać nam ceny w tymże pieniądzu, co pozwala nam na racjonalną kalkulację ekonomiczną, tak? Możemy porównywać zyskowność różnych projektów inwestycyjnych, tak? Czy różnych w ogóle działań, tak? Różnych transakcji i tak dalej, tak? Więc tutaj czyli czy w ogóle zauważmy, że takim nieplanowanym skutkiem ubocznym powstania pieniądza, no, jest wykształcenie się mechanizmu cenowego, tak? Który, no, pełni kluczową rolę w każdej gospodarce rynkowej, tak? Bo tutaj jednostki nie chciały tylko polepszyć swoją sytuację, tak? Chciały, wymieniały swoje dobra na bardziej pokupne, na bardziej zbywalne dobra, tak? No i w konsekwencji tego procesu, który opisywał Menger, wykształcił się pieniądz i poprzez to mamy mechanizm cenowy, który może efektywnie tutaj, jak to Hayek pisał, przesyłać informacje rynkowe, tak? Więc tutaj to jest kolejna ważna rzecz, ważna rola, ważna funkcja pieniądza, tak? Więc
To z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o takie podstawy teorii pieniądza. Mam nadzieję, że będziemy rozszerzać, czy może aplikować te pojęcia, które tu poznaliśmy. Odniesiemy je dzisiaj na seminarium do Bitcoina. Zastanowimy się. I to też jest ciekawa rzecz, tak? Bardzo ważna, że teoria pieniądza jest żywa i cały czas tu się pojawiają różne ciekawe kontrowersyjne kwestie, tak? No chociażby powstanie pieniądza, powstanie Bitcoina, tak? Tutaj wprowadziło dużo zamieszania do teorii pieniądza, tak? Bo tutaj nagle powstała jakaś taka waluta i tutaj zarówno ekonomiści mainstreamowi mają z tym problem, jak i ekonomiści austriaccy też do końca nie wiedzą, co o tym sądzić, tak? Więc to jest wciąż żywa, rozwijająca się teoria. Więc też, jeżeli Państwo się zastanawiają nad jakimś tematem pracy dyplomowej, to ja zawsze zachęcam właśnie do pisania z tego zakresu, teoria pieniądza, czy może kryptowaluty, to wydaje się ciekawe i takie ożywcze intelektualnie. No dobrze, to ja dziękuję i zachęcam do, zapraszam do zadawania pytań.